Cześć! W tym odcinku pokażę najważniejsze etapy optymalizacji małego księcia, ale filmik zostanie przyspieszony, ponieważ ten proces jest czasochłonny, no i trochę trwa. Tworzymy punkty, a następnie poligony. Jeżeli chcemy podzielić kilka poligonów szybciej niż przy pomocy narzędzia AdSplit, wystarczy wybrać istotną krawędź i nacisnąć Ctrl. Tutaj często właśnie w taki sposób dzieliłem szybko wszystkie poligony. Tworzymy tyle, ile trzeba. Dlatego ręczna optymalizacja jest lepsza od automatycznej, ponieważ gdy mamy prostą ścianę, automatyczna optymalizacja znajdzie nawet jakieś nieistotne krawędzie i spróbuje dodać tam punkt, a człowiek wie, że ściana to jest prostokąt i po prostu może stworzyć jeden zamiast na przykład 100 czy 1000 prostokątów. Jeżeli wyświetlanie nam przeszkadza, wolimy widzieć tylko obiekt bez cieniowania albo obiekt bez tekstury, wystarczy wybrać na klawiaturze 1, 2, 3 lub 4. Tutaj jak widzicie twarz lub głowa niedokładnie przenika przez poligony, ale nie ma to większego znaczenia. Ważne, że obiekt jest mniej więcej w dobrym stanie. Często zapisujemy nasz obiekt, a także eksportujemy go jako OBJ. Wyeksportowane zostaną tylko ten niebieski i zielony element, a jak coś nawali, no to zawsze można go wczytać i kontynuować naszą pracę, jeżeli coś nawali. Każdy kolor oznacza, że ten fragment nie jest połączony z innym fragmentem. Tak jak tutaj widzicie, peleryna jest różowa bądź fioletowa, ona nie jest połączona z elementem zielonym i z elementem niebieskim, czyli z twarzą. Ok, tworzymy najczęściej prostokąty. Jeżeli wymaga tego obiekt, no to wykorzystujemy trójkąty, ale staramy się jak najrzadziej ich używać, ale czasem trzeba. Jak widzicie, nie można skorzystać tutaj z symetrii. 3D Code może pozwolić na symetrię, ale tutaj nie wykorzystamy jej, ponieważ dłonie są księcia nieco inaczej ustawione. Jeżeli znajdują się jakieś luźne punkty, nie zostaną wyeksportowane, ale jeżeli nas rażą, przeszkadzają nam, no to wystarczy je przenieść w jakiś punkt, który już istnieje. One tam zostaną połączone i znikną. Jeżeli mamy jakieś ostre krawędzie, a tutaj na przykład krawędź, czyli edge zaznaczamy, krawędź twarzy i kaptura jest dosyć ostrym kątem i będzie może w prześwietleniu widoczna, lepiej ją wygładzić. Zaznaczamy więc wszystkie krawędzie. Jeżeli chcemy odznaczyć, no to naciskamy Ctrl i zaznaczamy jeszcze raz. To zostanie ten punkt odznaczony. Zaznaczamy w taki sposób, no i jeżeli jesteśmy zadowoleni, zostawiamy jeden wierzchołek wolny, naciskamy Bevel. Bevel pozwala z jednego wierzchołka, z jednej krawędzi stworzyć dwie, dzięki czemu mamy nieco wygładzony element. Tutaj przeniosę to w taki sposób, żeby lepiej to wyglądało. Dlatego nie tworzyłem Bevela na tej ostatniej krawędzi, bo ona pozwoli na zamknięcie tego wygładzenia trójkątem. I chcemy więcej krawędzi wygładzić, ponieważ na przykład nogawki, koniec płaszcza i nogi też są dosyć ostre, jednak można przyspieszyć nieco zaznaczanie. Zaznaczę tylko najważniejsze elementy, a przynajmniej jeden z nich, i tutaj mogę wybrać Edge Loop, czyli powtórz. Twórz linię, zaznacz obiekty prostopadłe, równoległe w sumie do zaznaczonego elementu, ale stojące w linii. Jeżeli chcemy równoległe, ale nie połączone, no to wtedy wykorzystamy Edge Ring, ale tutaj akurat nie jest to potrzebne. Zaznaczałem wszystkie obiekty, które według mnie, linie, które są istotne, i wygładzamy je znowu Bevelem. Możemy ustawić oczywiście odległość na taką, jaka nas interesuje. Ważne, żeby nie przenikały przez siebie, bo to nie wygląda dobrze. Ok, wygląda to teraz fajnie. Zmieniło kolor, ale nie przejmujcie się kolorami, one nie mają żadnego znaczenia. Jeżeli zakończyliśmy już proces, jest jeszcze jeden ważny element. Należy sprawdzić, czy nie ma n-gonów. N-gony to są poligony, które nie są czworokątami, nie są prostokątem czy kwadratem. Będzie więcej niż 4 wierzchołki, a tak nie powinno być. Będzie widziane jako błąd w programie, na przykład w silniku gry, więc trzeba te elementy usunąć, a niekoniecznie automatyczny proces usuwania będzie właściwy. Jak tutaj widać, mamy 5 wierzchołków, więc trzeba wejść na jeden z wierzchołków i go pociągnąć na przykład do trójkąta. Teraz mamy już trójkąt i czworokąt, a nie pięciokąt, bo pięciokątów nie może być. Za każdym razem zaznaczamy n-gony i na samym dole jest napisane, ile tych n-gonów jest. Jeżeli jest 0, to znaczy, że zakończyliśmy nasz proces. Jak widać, gdzieniegdzie przenika nasz mały książę, ale
jest wystarczająco dobrze zoptymalizowany i teraz możemy go wyeksportować, tak jak wcześniej pokazywałem, jako Retopo Object, czyli jako OBJ. I dalej będziemy już działać w 3D Studio Maxie.